Hej, witajcie drodzy widzowie, Arko 265, witam panowie, zagrajmy sobie w FIFA 20, kontynuujemy sobie przygodę w Ligą Bayernem w Lidze Mistrzów. Tym razem właśnie będzie mecz rewanżowy Bayern kontra Tottenham w piątej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Bayern kontra Tottenham, rozpoczynamy. Poczekaj, gdzie to jest? Tak, moment. Tak, wszyscy. Wyjazdowy weźmy. Bezchmurnie, dziękuję bardzo. No. Gramy na dobra. Kamera, bacznie śledzi rozgrzewającego się Roberta Lewandowskiego. Najlepszy strzelec tej edycji UEFA Champions League. Co pokaże dzisiaj? Zapraszamy na spotkanie. Zapraszamy na niezwykle ciekawie zapowiadający się piłkarski mecz. Nadchodzące spotkanie komentować będą Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Dzisiaj czeka nas tutaj mecz fazy grupowej UEFA Champions League. Bayern Monachium zagra przeciwko drużynie Tottenham Hotspur. Drużyna przyjezdnych z zasady ma przed sobą trudniejsze zadanie, a dziś gospodarze będą szczególnie zmotywowani. Wiedzą, że korzystny wynik zapewni im nie tylko awans, ale i pierwsze miejsce w grupie, a tego właśnie oczekują po nich tłumnie zgromadzeni kibice. A tak prezentuje się ustawienie, w jakim wybiegną na murawę zawodnicy Bayern Monachium. Wyjdą na boisko w wariancie 4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi, operującymi po bokach środkowego napastnika. Jest to ofensywne ustawienie, które jednocześnie pozwala na szybkie... Neuer, Boateng, Pavard, Kimmich, Thiago, Goretzka, David, Alaba, Wśród największych gwiazd w historii klubu stałe miejsce zapewnił sobie już Robert Lewandowski, a jego kolejne wyczyny snajperskie dawno już zamknęły usta największym niedowiarkom. No i niekiedy są dobrą wymówką dla trenerów pokonanych przez Bayern drużyn. Przepraszam, musiałem się trochę zwilżyć gardło. Patrząc na skład, myślę, że będą chcieli tutaj narzucić wysokie tempo i nie pozwolą rywalom na swobodne rozgrywanie piłki. Na pewno spróbują. Pamiętajmy jednak, że takie agresywne krycie nie gwarantuje zwycięstwa. Spod pressingu da się wyjść, a wtedy zaczynają się problemy. No i zostaje jeszcze kwestia przygotowania kondycyjnego, bo takie tempo jest trudne do utrzymania. Na pewno spodziewam się krótkich przestojów w grze. No przejął, ale nie opanował piłki. Minson. Oje. Bo to nie jest piłką kolejne metry. Chyba będzie rzucał. Lukas! Ależ blisko było, a jednak nie ma bramki. Pięknie się złożył do tego woleja, naprawdę niewiele mu zabrakło. Sisoko.
Oj, za Kane. Trzeba na niego uważać, bo... Bramkarz sięgnął piłkę, brawa za tę interwencję. Ten strzał mógł zaskoczyć. To prawda, golkiper był gdzie być powinien i zrobił to, co do niego należało. Pewna obrona. No, można powiedzieć, powtórka z rozrywki. Jeszcze jeden rzut rożny. Zajęcie pierwszego miejsca w grupie byłoby świetnym wynikiem, więc gospodarze wyjdą dzisiaj podwójnie zmotywowani. Są już tylko punkt od wygrania tej grupy. Jeśli tylko nie przegrają tego meczu w fazie pucharowej, dostaną teoretycznie słabszego od siebie rywala. Jest okazja! I mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Ależ piękne wejście w mecz. Oby tak dalej. Nikt mi tu nie przeszkadzał, proszę państwa, tak się gra. Trener zdenerwowany obrotem sytuacji dokonuje za linii bocznej korekt w ustawieniu zespołu. Dziękuję bardzo. Przepraszam. Chyba się nie zrozumieli, bo piłka opuszcza boisko. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Udana próba rozciągnięcia gry. Piłkę przejmują rywale. Ruszył do przodu całkiem udanie. Sisoko. Ali. Ależ to była szansa na wyrównanie. Kompletnie to zepsuł i Tottenham ciągle go nie wynik. Winks. Sisoko. Wciąż Robert Lewandowski. Pressing ze strony rywali. Lukas. Minson. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Ali, Lukas, Deli. To musi być gol! To jedna posterunka, ale piłka w grze. Gol, proszę państwa! Opłaciło się pracować. Przepraszam was bardzo za... Drużyna nie wycofała się, odzyskała piłkę, zanim obrona zdążyła się zorganizować i wykorzystała sytuację. Spokojnie, to jest ten mecz jeszcze do wygrania, także ten jeden gol to niech mają na pół. Mamy remis, ale czy kogokolwiek on satysfakcjonuje? Ależ pechowe podanie i strata. Nie martwcie się. Ale Kane? Kane ładnie był ruchany. No jak na razie niepowstrzymany. Akcja zatrzymana. Miller. Tak. No i strata piłki. Pierwsze obroniłem, drugie do dobitki już nie mogę Ali. Nic... Naciera Tottenham. Milson. Lukas! Bramkarz atakowany musi wybić. Robert Lewandowski. Kibice Bayernu przeżyli teraz. Wymanewrował obrońców, no i teraz... Robert Lewandowski! Gol! Prowadzą, ale czy zasłużenie? No skoro prowadzą, to zasłużenie. Choć rzeczywiście gra im dziś nie idzie i zanim padła bramka, to gra przeciwnej drużyny bardziej nam się podobała. Zobaczymy, może teraz się odblokują. Po stracie bramki trener mocno niezadowolony. W tej chwili sytuacja jeszcze nie jest dramatyczna, ale muszą mocno wziąć się do roboty.
Tottenham stawia grę. Musi znaleźć sposób na przeciwnika, jeśli chce wyrównać. Co? Nie, pewno już nie damy się tak zaskoczyć jak wtedy. Sorry, za po prostu się rozkojarzyłem i to był mój błąd, a teraz się skupiam maksymalnie, żeby Kane nie... Ale Kane utrzymuje się przy piłce. Kane dośrodkowuje w pole karne. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Dobrze antycypował i przejął piłkę w niebezpiecznej strefie. Nie dawali rywalom ani chwili wytchnienia, aż wreszcie zdołali odebrać im piłkę. Tottenham coraz bliżej bramki przeciwnika. Kane. Deli. Deli Ali! No, mało zabrakło, a piłka uderzyła w słupek i wraca do gry. Mógłby być już remis. Trochę zabrakło szczęścia przy tym uderzeniu na bramkę. Szkoda, bo grałoby się zupełnie inaczej, ale niestety. To blisko do bramki i jest rzut wolny. Może spróbować stąd uderzyć bezpośrednio na bramkę. Przepraszam, jaki wolny, jak tam nie było faulu, ty. To nie jest tak daleka, nie można zagrozić. Okej. No nie wierzę. Bramkarz nawet nie musiał interweniować. Uderzenia z woleja do łatwych nigdy nie należą, ale tutaj zupełnie źle ułożył stopę. Sam wie, widać po jego minie, że powinien to zrobić lepiej. Jaki tam faul był, ja nie mam pojęcia. Nie było żadnego faulu, a ten mi wolny. Dośrodkowuje. Ali! Pewna interwencja po strzale głową. Tak, to dla niego małe piwo. Takimi uderzeniami nie da się tego bramkarza pokonać. Winks? Wysoko. Ali. Lukas. Tottenham atakuje. Podaje z powrotem. Lukas! Minson. Nie no. Coś może się z tego rozwinąć. Pokazują mu się partnerzy. Filip. Deli Ali! Ach, szkoda tej okazji. I Bayern traci piłkę. Piąta kolejka UEFA Champions League. Mnóstwo emocji i dziś nie powinno ich zabraknąć. Podobnie jak ich wspaniałych doznań estetycznych. Można powiedzieć, że piłka nożna to dziedzina sztuki, ale w sztuce gra także to... Ali! Po tym strzale nie będzie bramki! No, pięknie zabrali mi. Przeciwnicy przejmują piłkę. No i zajebiście mi to zrobili, no normalnie. Idzie do przodu. Lukas Moura. No nie, broni bez najmniejszego problemu. Dawaj, myślę. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. No i kolejne jego dobre podanie. Kane dośrodkowuje pole karne. Mogło być bardzo groźnie, ale obrońca w porę interweniował. Winks. Lukas. Harry Kane utrzymuje się przy piłce. Celnie wycofują piłkę. Winks. Sisoko. Lukas Moura. Sisoko. Ach! Znakomicie bramkarz. Duże brawa za tę interwencję. Jest dobrze, a nawet bardzo dobrze. Minął kwadrans, zawodnicy odpoczęli. Zaczynamy drugą część spotkania w piątej kolejce fazy grupowej UEFA Champions League. Kto wie, czy to nie jest ostatnia chwila, by się zerwać i powalczyć. Zostaje co prawda jeszcze jeden mecz w zanadrzu, ale wtedy może być za późno. Lukas! Oj, niecelnie! No tak strzelając nie wyrównają.
Zaczyna to wyglądać ciekawie. Tak, Ali? Przejąć piłkę. O właśnie, przejąć. Sędzia zastosował przywilej korzyści dla Bayernu Monachium. Wciąż Robert Lewandowski. Robert Lewandowski! Ej! Takim strzałem nie pokona się Lorisa. No bo tu wszystko się... Gnabry. Bayern stracił piłkę. Jak spisywał się w pierwszych 45 minutach Robert Lewandowski? Świetnie, Mojże. Dwie bramki to nie przelewki. Wydatnie pomógł zespołowi objąć prowadzenie, utrzymać się do końca pierwszej połowy. Harry Kane utrzymuje się przy piłce. Davis, czy zdecyduje się na wrzutkę? Dobrze, przejął piłkę tuż przy bocznej linii. Ali strzela! Ali! Niestety, wciąż przegrywają. Zmarnowana okazja na wyrównanie. I Bayern traci piłkę. Kane. Harry Kane dobrze przeczytał podanie. W porę zareagował. Dobra, spokojnie. Przejąć piłkę tylko. Ależ zaprzepaścił szansę. Ali? Winks? Davis? Harry Kane? Cały czas biegnie z piłką. Son? Prawidłowa reakcja oddalił niebezpieczeństwo. Bayern stracił piłkę. Ale to było dobre interwencje. Ma szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. Ben Davis. Winks. Deli. Ma możliwość dośrodkować. Koguty rozgrywają cierpliwie. Kane dośrodkowuje w pole karne. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Dali radę wybić, ale znowu przy piłce rywale. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Udana pułapka offside'owa. Bayern ma dzisiaj bardzo mało z gry, ale zupełnie im to nie przeszkadza, bo prowadzą w tym spotkaniu. Jak widać, nie samą piłką drużyna żyje. Sisoko. Jest piłką na bramkę. Thiago oddaje piłkę przeciwnikom. Minson. Gospodarze mogą teraz dośrodkować. Ładna akcja z skrzydłem. Jest teraz szansa na dośrodkowanie. Wybija piłkę i będzie rzut rożny. Zrożnego, krótko, do czekającego kolegi. Pięknie teraz bramkarz ponad poprzeczką przerzuca piłkę. Piłka ponownie wychodzi za linię końcową i będzie rzut rożny. Z rogu w pole karne. Bardzo źle podszedł pod piłkę, źle ułożył głowę, bo do bramki zabrakło dość sporo. Od razu było widać, że nie złożył się poprawnie do tego strzału. Kolejna strata Bayernu. Tottenham coraz uciekł obrońcom. To jedna posterunka, ale piłka w grze. Lucas Moura. Cóż, Darku, nadal przegrywają, ale wyłącznie za sprawą świetnej interwencji golkipera rywali. Jeśli nadal utrzymają takie tempo gry i będą stwarzali sytuację, powinni jednak prędzej czy później wyrównać. Lewandowski, dobrze, ładne podanie na dobieg. Ech, no centymetrów zabrakło, niestety, nad poprzeczką. O
Roselso, Wings. Milson. Teraz Miller. I Bayer traci piłkę. Lewandowski. No. Dobra. Koniec zabawy. Robimy zmiany. Coutinho na tamtą stronę. Coman po tej stronie. Zagoreckę. I dobra, mamy wszystko. Jeśli będą dalej tak grać, raczej nie stracą przewagi. Co sądzisz o tym, Jacek? Bayern ma w tej chwili to, czego chciał od początku. Dobry wynik po płynnej grze. Bawarczycy muszą jednak bardzo uważać w tych końcowych minutach. Taka okazja, czy się uda? Ależ okazja! Jest! Tak jest, gol! Świetnie! Naprawdę, kapitalnie to zrobili. Rozstrzelał nam się w tym spotkaniu. To już jego trzeci gol. Hat-trick, jedno jest pewne. Dostanie po meczu piłkę na pamiątkę. Myślę, że on chyba dzisiaj będzie się śnił bramkarzowi rywali. Hat-trick! I to chyba nie koniec jego bramek w tym meczu. Lewandowski płynie, no także. Jednego to nie jest wynik, przy którym wszystko jest już przesądzone. Do końca regulaminowego czasu gry 9 minut. Lukas, Orie. Dobrze prowadzić kilka bramkami, więc... Przerzucenie gry na drugą stronę. Jest coraz bliżej bramki. Ma wolne pole, no, zdecyduje się na centrę. Odbija Neuer, co teraz? Ofiarny blok. Giovanni Lo Celso. Giovanni Lo Celso! No, niestety, wysoko nad poprzeczką. Rozpoczęło się ostatnie 5 minut tego spotkania. Bezbłędny dzisiaj w odbiorze piłki. Ale po faulu. Richards. Bergwijn. Dobrze przesuwa się z piłką. Teraz podanie w 16 do Kane'a. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Richards! Już widziałem piłkę w siatce, a jednak została wyłapana. Wybita z linii bramkowej w ostatniej chwili. Czasem przydaje się po prostu trochę szczęścia i pełna asekuracja. Offside. Kane złapany na spalony. Coutinho. Okazja do dośrodkowania. W sensie nie potrzebujemy, bo mamy 3. Wychodzą do kontrataku. Szykuje się do dośrodkowania. Ale oni zapewnili sobie dzisiaj awans do fazy pucharowej. Tak, widać, że nie interesuje ich tylko udział. Także to wszystko w tym filmie. Zaraz słyszymy się w następnym materiale, też właśnie z Ligi Mistrzów Bayernem. Zaraz to będzie drugi mecz szóstej kolejki właśnie Ligi Mistrzów. Później tylko zostaje nam 1/8. I mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Za tydzień, ale teraz jeszcze...
Do usłyszenia. Łapkujcie, subujcie kanał, zostawiajcie komentarze. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.